Cześć dziewczyny, serdeczne aloha na stosunkowo, to ja Maxi, wasza gospodyni. Cieszę się, że jesteście ze mną, że do mnie wracacie, a jeśli jesteś świeżynką, witam Cię na moim kanale, zapisuj się, dołączaj do reszty fantastycznych kobiet, najlepszych na świecie, tak jest, my Polki naprawdę jesteśmy, uwierzcie mi. Dziewczyny, przechodząc do konkretu, wskakujemy dzisiaj w playlistę randkową, porozmawiamy na temat pewnego zjawiska, które powoduje u nas kobiet poczucie rozczarowania relacją, a u mężczyzn poczucie frustracji. Jest taka jedna kwestia, o której musimy dzisiaj porozmawiać, ale zanim do konkretów, oczywiście zapraszam Was w dalszym ciągu na moje kursy. Kurs niemoralny, czyli zła dziewczyna, o namiętności, o pożądaniu, o tym, co pisać, jakie zdjęcia wysyłać na początku relacji, ale i jak pobudzać namiętność, pożądanie i ciekawość mężczyzny na dalszych etapach relacji. Kurs drugi to reset, czyli odbudowa stanu wewnętrznego, jak czuć się ze sobą dobrze. Kilka takich zagadnień, które myślę, że naprawdę mają wpływ na nasz stan wewnętrzny, a zatem i na to, jak odbieramy życie, jakim doświadczeniem jest dla nas życie. Więc dziewczyny, kursy są dalej dostępne poprzez wspieranie kanału. Druga kwestia, oczywiście konsultacje. Jestem dla Was dostępna, jeżeli chciałybyście przegadać ze mną jakiś temat, który spędza Wam sen z powiek. Link macie w opisie pod spodem. Kobietki, nowe ogłoszenie, uwaga, uwaga, moja książka powinna być dostępna gdzieś na początku sierpnia. Jest to książka, która przede wszystkim będzie miała nutę złej dziewczyny w sobie, oczywiście będzie niemoralna. Troszeczkę mniej niemoralności na moim kanale, ale pamiętam o nich, wiem, że lubicie je. I cała książka jest na pewno dedykowana przede wszystkim za dobrym dziewczynom. Jest nas całe mnóstwo, jest nas cała masa i w tej książce postanowiłam wrzucić bardzo dużo gotowców, postanowiłam przedstawić Wam sytuacje z życia wzięte, także cała konwencja jest bardzo, bardzo podobna do tego, co robię na YouTubie, natomiast wejdziemy głęboko, głęboko, głęboko w to, jak być tą kobietą, o której oni nie mogą zapomnieć, tą, która się wyróżnia na tle innych kobiet, tą, która zachowuje się w sposób zaskakujący i nieprzewidywalny, więc jest intrygująca. Więc dziewczyny, już małymi kroczkami zapraszam Was na premierę Mam Dość, taki będzie tytuł mojej książki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to książka dla wszystkich z Was, które macie dość tego, co się do tej pory działo. A jeżeli macie dość tego, co się do tej pory działo, to znaczy, że trzeba zmienić coś w Waszym zachowaniu. Trzeba wypróbować nowe metody, nowe podejście, żeby mieć inne, nowe wyniki. Więc dziewczyny, zapraszam Was serdecznie. Przechodzimy do tematu głównego. Najczęściej jest tak, że każdy z nas ma pewne wyobrażenie na temat relacji. Z wyobrażeń oczywiście wywodzą się nasze oczekiwania, więc wchodząc w relację z mężczyzną, mamy pewne wyobrażenie na temat tego, jak powinien się zachowywać. I tak, dziewczyny, planujemy w naszych głowach, co powinien zrobić na Dzień Kobiet, że powinien nam kupić kwiatka, że powinien zachować się w dany sposób, że powinien nam otworzyć drzwi, że powinien planować każdy weekend, że powinien się nami przejmować, opiekować, słuchać nas itp. itd. Te nasze bardzo specyficzne oczekiwania prowadzą do naszych rozczarowań, bo nawet jeżeli mężczyzna coś nam dał na walentynki, to nie było to, na co miałyśmy smaka. Mogłeś mi dać kwiaty, dlaczego zostawiłeś to w pokoju, a nie przyszedłeś do mnie? Dlaczego tak mało ze mną rozmawiałeś na kolacji walentynkowej? Dlaczego nie zrobiłeś jeszcze czegoś, bo w Twoim domu na przykład Twój tato robił to wobec mamy? Także zobaczcie, że nasze oczekiwania bardzo często są super specyficzne. Czasami planujemy sobie po południu, jak nasz mężczyzna wróci do nas po pracy i czego my nie będziemy robiły w sypialni, a później okazuje się, że on po prostu poszedł pod prysznic, wskoczył do łóżka i włączył film. No i nic, zero atencji. Jesteś w tym łóżku, totalnie rozczarowana, że wieczór, który skrupulatnie zaplanowałaś, okazał się zupełnie inny. Czujesz się, i tutaj przychodzą do Ciebie emocje, niedowartościowana, niezauważona, nieatrakcyjna. I z tych emocji nagle oczywiście zaczynasz narzekać. Dlaczego nie jestem już dla Ciebie atrakcyjna? Dlaczego nie inicjujesz tak wszystkiego jak na początku? Dlaczego ze mną nie porozmawiasz? A w tym momencie ten mężczyzna, który doświadczył swojego dnia, o którym Ty nie wiesz, jest po prostu zmęczony. I po prostu ma ochotę na telewizor. Zobaczcie, dziewczyny, że prawdziwą sztuką w relacji jest odseparować siebie od partnera jako osobną jednostkę. Jesteśmy w relacji, ale to nie znaczy, że my się ze sobą rzeczywiście zlewamy w jedną całość.
on dalej ma swoje życie, on dalej ma swoje emocje, on dalej ma swoje potrzeby w danym momencie. On dalej ma swoją ekspresję miłości dla Ciebie, on dalej ma swoje pomysły na to, jak celebrować święta. Więc dziewczyny, tutaj brak tego jakby marginesu, że jest to jednak inny człowiek, który porozumiewa się w trochę inny sposób, który ma może inny język miłości. Tu jest klucz, żebyśmy te oczekiwania rzeczywiście odłożyły na bok i żebyśmy mogły docenić mężczyznę za to, co robi, bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy my zaczynamy w tym łóżku narzekać. On automatycznie, niestety, wpada w takie poczucie, nie jestem wystarczająco dobry, znowu ją zawiodłem, znowu jest jej przykro. Z tego wszystkiego niestety ta cała seksualna energia, którą chciałybyśmy budować, niestety opada, bo prawda jest taka, dziewczyny, że mężczyźnie odechciewa się, kiedy nasza dynamika nie jest przyjemna. Kiedy codziennie jest narzekanie w domu, to mu się odechce. Wydaje nam się tylko, że mężczyzna jest maszyną do uprawiania seksu i powinno mu się chcieć zawsze w każdych okolicznościach. No niestety, dziewczyny, to jest mit, to jest takie przekonanie, które tylko i wyłącznie powoduje, że większość z nas czuje się źle ze swoim życiem łóżkowym. Prawda jest taka, że jeżeli mamy od 1 do 3 razy w tygodniu przyjemnej, intymnej chwili z naszym mężczyzną, to wszystko jest okej. Ale bywają też momenty, w których przez 2 tygodnie nic się nie wydarzy, bo on ma stres, bo coś się dzieje w jego życiu. Może niekoniecznie chce Ci o tym mówić, żeby nie wypaść w swoich oczach. Wiecie, na mężczyznę, który sobie z czymś nie radzi. Oczywiście, że on chce w Twoich oczach wyglądać jak superbohater, co niestety nie jest prawdą. Każdy człowiek i każdy mężczyzna, nawet najbardziej zaradny, będzie się mierzył z problemami w swoim życiu i troskami i zmartwieniami i mogą być to problemy z finansami, i ze zdrowiem i z rodziną i o tych problemach często nie będzie chciał nam mówić. To też powoduje w nas frustrację, bo znowu oczekujemy, że on powinien nam mówić, bo jesteśmy w relacji, więc on powinien nam mówić o wszystkich sekretach, absolutnie wszystkim. I to samo gdzieś tam słyszę od Was, kiedy ze mną rozmawiacie. Maxi, ale powinnam, ta szczerość jest ważna, powinnam mu powiedzieć o wszystkim, powinnam podzielić się wszystkim. Dziewczyny, uwierzcie mi, że jak będziecie się dzieliły dosłownie wszystkim, to możecie zabić totalnie na przykład seksualną energię. Przykład, proszę bardzo. Powiedz mu o tym, jak Twój był niesamowity w łóżku i w ogóle wyczyniał takie rzeczy, że Ty takiego czegoś nigdy nie doświadczyłaś i prawdopodobnie już nie doświadczysz. W tym momencie Twój mężczyzna będzie tak zestresowany swoim performansem, że może mu w ogóle wszystko, wiesz, po prostu opaść. Więc dziewczyny, uwierzcie mi, że pewne rzeczy należy zachować dla siebie. Są o tym odcinki, więc zapraszam Was na te odcinki. I tak samo jest z drugiej strony. Czasami on będzie chciał zostawić pewne rzeczy dla siebie i nie naciskajcie. Niech Wam będzie okej z tym. Akceptacja naszego partnera jest gwarancją zdrowej relacji. Bo zobaczcie, dziewczyny, że jeżeli nasz partner kocha czytać książki, a my kochamy sport, to zamiast próbować go zmienić w kogoś, kim on nie jest, możemy mu powiedzieć, słuchaj, miłego czytania, ja idę pobiegać. Nie musimy wszystkiego robić razem. Zobaczcie, jaką my mamy wielką chęć właśnie zlania się w jedną całość z naszym partnerem i bardzo często narzekamy, że on jest inny niż my. No jasne, że jest inny niż my, bo to jest inny człowiek i on ma prawo do tego, żeby część swojego życia spędzać dokładnie tak, jak on chce. Narzekamy na to, że on wypije sobie piwko po pracy. To też, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie kwestia akceptacji. To jest jego sprawa, jego rzecz, którą sobie ceni, którą lubi. Oczywiście, znowu, nie mówię o skrajnościach, nie mówię o przemocy, nie mówię o alkoholizmie. Nie mówię też o tym, kiedy czujesz się zupełnie niewidzialna i wszystkie Twoje potrzeby są totalnie zaniedbane. Co leży u źródła problemu? Początkowe stadia randkowania, w których absolutnie nie zaglądamy do pokoju logiki i nie sprawdzamy na przykład tego, czy jesteśmy kompatybilni, czy lubimy spędzać czas w podobny sposób. Jakie mamy charaktery? Tak naprawdę jak się dogadujemy? Jak patrzymy na przyszłość? Czy mamy podobne cele i pragnienia? Więc dziewczyny, to jest bardzo ważne. Nie możecie myśleć, że weźmiecie sobie partnera tylko dlatego, że była chemia i jest tak gorąca na początku. Oczywiście na początku jest oksytocyna, są hormony, jest nam bardzo ciężko wejść do tego pokoju logiki, dlatego też odwlekamy intymność, bo intymność powoduje, że oksytocyna wybucha w nas szalonym płomieniem i przez jej pryzmat jest nam bardzo ciężko ocenić sytuację klarownie. Ale dziewczyny, dygresja. Na początku relacji jednak musicie zadać sobie pytanie, czy to jest projekt, który ja biorę na swoje barki, bo chcę go kompletnie zmienić, czy to jest
metaforycznie, sukienka, którą kupuję, bo jest przepiękna, jest 20 rozmiarów za duża, jest 10 metrów za długa, ale ja ją biorę, bo ja widzę w niej potencjał. I obcinam, i przyszywam, i zmieniam, i po raz kolejny, i po raz kolejny, i próbuję, i przymierzam, ale to nie to. I pod koniec zostajesz ze stertą materiału, który i tak musisz wyrzucić, a sukienki nigdy tak naprawdę nie ubrałaś. Więc dziewczyny, to samo jest z butami. To samo robimy z butami. Zobaczcie, bierzemy te szpilki, są za wysokie, ledwo chodzę. Bolą mnie stopy, piąty palec już w ogóle tam nie oddycha. Masakra! Zrobiłam 5 kroków w sklepie, rozejdę, rozchodzę. Będzie dobrze. Biorę, bo są przepiękne. No przepiękne, takich butów nie widziałam. Oczywiście, że mam takie buty na swojej liście. I sprzedałam je summa summarum na Allegro. Były takie piękne, słuchajcie, to były szpilki w kolorze takiego kremowego różu, całe wysadzane diamencikami. Były przepiękne, to były, wiecie, to były czasy studenckie, to było dawno temu, moda się może zmieniła, ale dalej pamiętam, że były przepiękne. Natomiast nie dało się w nich chodzić, nie dało rady, więc dziewczyny, na tej samej zasadzie, że tak powiem, wybieracie często partnera. Jest taka chemia, tak mi się podoba, jest taki inteligentny. Ale co z wartościami? Czy jest osobą, której możesz zaufać? Czy jest lojalny? Czy jest konsekwentny? Czy jest progres? Czy spędzacie czas w podobny sposób? Czy lubicie oboje aktywność? Nie możesz brać mężczyzny, z którym jest mega chemia, a z którym tak naprawdę nic Cię absolutnie nie łączy, bo później zaczyna się właśnie oczekiwanie, bo ja myślałam, że on będzie bardziej aktywny. Co prowadzi do Twojego rozczarowania? Co prowadzi poprzez narzekanie i wiele rozmów na ten temat do frustracji po jego stronie? I zobaczcie, dziewczyny, że później intymność zaczyna spadać, zastanawiacie się, co się stało, czy nie jestem atrakcyjna. Dynamika między Wami ma bardzo duży wpływ na to, czy ta intymność gra, czy nie gra. A dynamika jest super wtedy, kiedy mężczyzna czuje się dobrze przy Tobie. Kiedy czuje, że jest wystarczająco dobry. Zobacz, może Ty jesteś go-getter. Może Ty jesteś karierowiczką i naprawdę świetnie sobie radzisz i zarabiasz kupę kasy i kursy i rozwój i siłownia i bieganie i masz w domu mężczyznę, który po pracy po prostu lubi napić się piwka i poczytać książkę albo pograć w grę. Czy jego lifestyle jest zły? Nie, jest po prostu inny. Więc Twoje rozczarowanie tak naprawdę wynika z braku kompatybilności. Dziewczyny, nie próbujcie ze słonia zrobić żyrafy, bo nawet gdyby wydarzył się cud, to ten słoń będzie bardzo nieszczęśliwy w skórze żyrafy i po czasie i tak wybuchnie, i tak powie Ci, że mam dosyć tego. Tak naprawdę zmieniłem tak dużo, żeby być tym kimś, kogo Ty chcesz, ale ja nie czuję się w tym miejscu dobrze, bo zmiany są dla nas dobre wtedy, kiedy wynikają z naszej potrzeby zmian. Akceptowanie kogoś w pełni nie oznacza, że nagle lubimy jego zachowania i jesteśmy fanką nawet tego, co nam się nie podoba. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że akceptacja daje dużo większy dystans i przestrzeń na to, żeby ktoś czuł się okej ze sobą. Zobacz, gdybyś miała chłopaka kulturystę, który całe życie jest pudełek i który krytykuje Cię za każdym razem, kiedy zjesz ciasteczko albo pizzę, nie czułabyś supportu, nie czułabyś się akceptowana. Zaczęłabyś ukrywać te ciasteczka, zaczęłabyś robić to poza jego zasięgiem wzroku. Zaczęłoby się wyciszanie tego wszystkiego, co nie jest akceptowane przez Twojego chłopaka, ukrywanie tego. A więc zobaczcie, że tutaj już jest ta podstawa zaburzona zdrowej relacji. Inaczej byłoby, gdyby Twój partner kulturysta akceptował Cię dokładnie taką, jaką jesteś. Uśmiechając się pod nosem, Ty to jesteś jednak. Wiesz co, pizza w domu, no nic, smacznego. Na zasadzie żartu, ale akceptacji, która daje support, która daje wolność Tobie jako odrębnej jednostce do Twoich decyzji, do tego, co Ty chcesz zrobić ze swoim życiem. Jeżeli lubisz pizzę i chcesz ją jeść codziennie, to jest Twoja decyzja. Zobaczcie, że my naprawdę przekraczamy pewien próg wpływu, który chcemy mieć na naszego partnera i nie dajemy mu tej wolności. I to jest to, co wynika z naszych oczekiwań, że Ty powinieneś dokładnie to. Nasze oczekiwania są bardzo specyficzne i bardzo często bardzo rygorystyczne, co powoduje frustrację w Waszym partnerze. A gdybyśmy z góry założyły, że to jest inny człowiek, który ma inne hobby, inne przekonania, inny smak, czułabyś się dużo mniej rozczarowana, gdybyś nie zakładała, że on powinien. Zobacz, sytuacja z kulturystą w drugą stronę. Mogłabyś być tą osobą, która cały czas będzie wyciągała go na miasto, na długie imprezy, która cały czas będzie go namawiała, zjedz pizzę, jolo, żyje się raz, come on, poluzuj troszeczkę. W konsekwencji tego
on będzie się czuł rozczarowany sobą, bo trzymał się czegoś, co było dla niego ważne, to było dla niego wartością, to było coś, co powodowało, że ma motywację, żeby wstać z łóżka, iść do przodu, bo są zawody, bo to jest jego świat, to jest jego pasja. Więc zobaczcie, dziewczyny, naprawdę, my nie musimy lubić hobby naszego mężczyzny. My nie musimy być fankami tego hobby. Jedyne, co musimy zrozumieć, to to, że to jest ważne dla tej osoby. Akceptujmy to. Prawdziwe wsparcie polega na tym, nie że zamieniam słonia w żyrafę, tylko że pozwalam ci, żyrafo, iść i jeść z tego wysokiego drzewa, a ja jestem słoniem i idę sobie do jeziora, bo tam lubię się pokąpać. Jesteśmy trochę różni. Oczywiście miejmy wspólne sprawy, wspólne kwestie, to jest ta kwestia kompatybilności, o której mówiłam. Natomiast jeżeli my chcemy totalnie zmienić naszego partnera pod każdym względem, prędzej czy później my będziemy rozczarowane, bo żaden partner nie jest ani naszym dzieckiem, ani naszą zabawką, ani pieskiem, tylko jest osobną jednostką, która ma swoje przemyślenia, swoje traumy, bagaże, w ogóle nie weszłyśmy tam, ma swój proces emocji, przetwarzania tych emocji, ma swój proces myślenia, może mieć gorszy dzień, kiedy ty masz świetny dzień i to też wymaga akceptacji. Kobiety, wszystko sprowadza się do tego, że relacja nie jest całym naszym życiem i nie powinna być, jest jego częścią, więc szukajcie wspólnych punktów. Może lubicie razem grać w skrable, może lubicie chodzić na spacery razem, ale po czasie wspólnym jest czas na to, żeby on oddał się swojemu hobby. Chociażby miało być to granie w gry, których tak bardzo my dziewczyny nie lubimy, tępimy to. Ale powiem Wam tak, mój mężczyzna gra w gry. Gra w Diablo 4, gra w Counter-Strike'a i za każdym razem, kiedy oddaje się tej pasji po pracy, bo wiem, że musi się w jakiś sposób zwentylować i odsapnąć, to mówię mu, żeby po prostu nie umarł, albo żartobliwie pytam go, ile razy dzisiaj umarłeś. I okej, ja idę i mam w tym czasie swój świat. Mam swoje książki, mam podcasty, piszę książkę dla Was, jestem czymś zajęta. I znowu mamy punkt wspólny, kiedy wracamy wieczorem już do łóżka i możemy porozmawiać i możemy pograć razem w grę. Tak, przyznaję się, gram z moim chłopakiem w grę wspólną, także dziewczyny, to też może być coś, z czego zrobicie wspólną zajawkę. Więc kobiety, otwórzmy się i zaakceptujmy, dajmy sobie też spróbować, może Wam się spodoba, uwaga, bo gry wciągają. Dziewczyny, na drodze do tej pełnej akceptacji też staje nasze ego i to jest nasza przeszkadzajka, bo my chcemy, żeby nasz mężczyzna popierał to, co my robimy, żeby to lubił i żeby był pod wrażeniem tego, co my robimy, prawda? A nie zawsze jest tak, że nasze hobby może mu się spodobać i w drugą stronę, nie zawsze Ty musisz być fanką jego hobby. Możesz mu powiedzieć dobrej zabawy, ale wiesz, to nie jest mój klimat, ja tego nie lubię, ja tego nie chcę próbować nawet. I to też jest w porządku. Pełna akceptacja z dwóch stron. Zobaczcie, że my bardziej niż akceptacji oczekujemy dowartościowania. My oczekujemy tego, żeby nasz partner był pod totalnym wrażeniem wszystkiego, co robimy. No ale halo, halo, gdyby tak było, gdyby Twój partner powiedział Ci, ale super zajawka, w ogóle super, jeździsz na rolkach i wychodzisz z psem, no to tu się pojawia oczekiwanie, to dlaczego nie chcesz tego robić ze mną? To dlaczego nie chcesz ze mną? I co za tym idzie? Rozczarowanie, bo on jednak nie chce tego robić z nami. No to mówisz mi, że ja jestem taka ekstra, bo mam takie super zajawki, ale jednak nie chcesz ze mną pójść, to mi się coś tutaj mi się nie klei. Wiecie, my dziewczyny, detektywistyczne istoty, które muszą to rozpracować i analizują każdą rzecz, którą mężczyzna mówi. Więc dziewczyny, doprowadza to do rozczarowania, bo tak, jeżeli ja robię coś fajnego i mój partner zrobi to ze mną, to daje mi to dowartościowanie. I to jest to, czego my potrzebujemy. Dowartościowuje nas, kiedy nasz partner zgadza się na to, co my robimy, bo my w naszych oczach jesteśmy ekstra, chcemy tak się widzieć, chcemy mieć poczucie, że jeżeli ja zarabiam dużo kasy i mnie kręcą kursy, mnie kręci samorozwój, to jak jest to możliwe, że tak fajne cechy i tak ekstra w ogóle podejście do życia nie jest podziwiane przez mojego mężczyznę do tego stopnia, że on też nie chce tego robić. Jak to jest możliwe, że mu jest komfortowo, on zarabia jakąś tam średnią krajową i on sobie wraca do domu i sobie gra w grę i jest mu totalnie dobrze? Może jego wartością nie są pieniądze. Może jego wartością nie jest samorozwój. Może jego wartością jest spokojny czas w domu. Piwko i gra to jest to, co go po prostu kręci. I zobaczcie, to nasze przekonanie, że to, co my robimy, to jest najlepsze, najfajniejsze i nasz partner powinien dołączyć, powinien robić to, co my i powinien się chcieć rozwijać tak jak my. Czy wobec tego Maxi nie ma w ogóle miejsca na zmiany? Jest miejsce na zmiany, ale wtedy, kiedy partner robi to dla siebie, a nie dla Ciebie.
nie po to, żebyś go pochwaliła, nie po to, żebyś go dostrzegła. To działa w dwie strony. Jeżeli Ty będziesz chciała coś zmienić, zauważ w tym wartość dla siebie. Nie róbmy tego tylko dla partnera, bo w takiej dynamice też my stajemy się taką pacynką w rękach mężczyzny. On mówi, co mu się podoba i co mu się nie podoba. To teraz ja będę realizowała to wszystko, żeby w końcu być wystarczającą dla niego. No i w tym przypadku to Ty stajesz się żyrafą, a byłaś słoniem. I w pewnym momencie nie wiesz już, kim jesteś. I zaczynasz wątpić w swoją całą rzeczywistość. Brakuje Ci motywacji, bo zrezygnowałaś z tego, co było dla Ciebie ważne i zaczęłaś żyć według wartości kogoś innego. Więc zobaczcie, dziewczyny, zmiany jak najbardziej tak. Ale wtedy, kiedy na przykład kulturysta powie Ci, wiesz co, pójdę z Tobą na imprezę, bo mam ochotę się zrelaksować w jakiś inny sposób. Super! Albo kiedy Ty powiesz, wiesz co, też mam ochotę zostać i poczytać z Tobą książkę. Moje ciało jest zmęczone. Siądę obok, zrobię nam herbatę. Super! Zobaczcie, że za każdym razem, kiedy przymuszamy mężczyznę do zmiany, będziemy natrafiały na opór, na poczucie utraconej wolności, na poczucie dyrygowania nim. Więc już tutaj jest ta nuta gorzkości. Jeżeli oczekujemy zmiany od kogoś, albo ktoś oczekuje tej zmiany od nas, zobaczcie, że tutaj diabeł tkwi w komunikacji. Naprawdę jesteśmy w stanie przedstawić komuś sytuację jako okazję, a jesteśmy w stanie obrzydzić komuś widmo zmiany. To wszystko zależy od tego, jak opakujemy to, co chcemy przekazać. Powiedzmy, że Twój partner stał się mniej aktywny na przestrzeni czasu. Zamiast narzekać, mówić mu, jesteś do niczego, nigdzie mnie nie zabierasz, jest mi nudno, wpadliśmy w rutynę, jest beznadziejnie, to mówimy, wiesz co, tęsknię za wycieczkami. Pamiętasz, jak byliśmy w tym lesie, wtedy i wtedy? Miałam frajdę. Co Ty na to, żebyśmy to powtórzyli? Okazja. Tęsknię za. Było mi tak miło, kiedy? To są słowa, które docierają do mężczyzny, które nie powodują, zobaczcie, presji, które nie powodują u niego poczucia, że jestem do bani, nic nie robię dobrze, wszystko co robię to jest źle i tak naprawdę moja kobieta jest ciągle nieszczęśliwa i niezadowolona. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie pewne zmiany, to przedstawcie widmo tych zmian jako coś przyjemnego, przemycając dowartościowanie w jego stronę, aniżeli krytykę. Pamiętajcie również, że każda zmiana jest jego decyzją i Waszą decyzją. Jeżeli ktoś oczekuje zmiany po Waszej stronie, to też jest Wasza decyzja. I rzecz w tym, w długoterminowej, szczęśliwej relacji, żeby akceptować, że nawet jeżeli poprosimy kogoś o zmianę, możemy się spotkać z odmową. Co nie znaczy, że jesteśmy dla kogoś nieistotne i nieważne, jak to często odbieramy, bo jeżeli ktoś nam odmawia, to często czujemy, że cała nasza osoba jest nieważna dla drugiej osoby. To nie tak. Jeżeli prosimy naszego partnera, żeby zrezygnował z piłki nożnej, którą kocha, to może nam powiedzieć, słuchaj kochanie, to jest jedna z rzeczy, które uwielbiam. Nie chcę z tego rezygnować. I tutaj wchodzi właśnie akceptacja. Okej, rozumiem. To jest coś, co kochasz. W porządku. Nie odbieramy tego tak personalnie. Natomiast jeżeli mówimy o kwestiach, które są dla Was bardzo ważne, które powinny ulec zmianie, nie jesteście w stanie zaakceptować czyjegoś zachowania, to tutaj trzeba się przyjrzeć możliwości rozstania. Bo tak jak mówię, próba zmiany pewnych cech charakteru, których kompletnie nie akceptujesz, skutkuje nieszczęśliwą żyrafą, która tak naprawdę pod spodem jest słoniem i która jest zupełnie kimś innym. Także dziewczyny, sprawdzajcie tą kompatybilność, przyglądajcie się relacji, szczególnie kiedy zaczynacie z kimś randkować. Nic na siłę, bo relacje z definicji są dobrowolne i mają na celu frajdę dla obu stron. Więc jeżeli będziecie próbowały na siłę zlać się w jedną osobę z partnerem, robić wszystko razem i zmienić każde jego zachowanie, mieć kontrolę nad jego emocjami, nad jego ochotą, nad jego pragnieniami i zawsze będziecie chciały, żeby on czuł się tak jak Wy i miał ochotę na co Wy macie ochotę, będziecie bardzo często rozczarowane Waszymi relacjami. Więcej dystansu, więcej akceptacji. Jesteśmy dwoma osobami, które tak naprawdę szukają punktów stycznych, które mają cudowne chwile razem, które sobie towarzyszą, ale pozwalają sobie również na pewnego rodzaju autonomię i niezależność. Dziewczyny, to jest perfekcyjna receptura zdrowej relacji, szczęśliwej relacji, w której dynamika gra i działa. I w takiej dynamice dużo dłużej mamy fantastyczną intymność. Niech Wasz strach i Wasze ego nie blokują możliwości akceptacji.
Czasami też uciekamy w ten strach i ego, wypierając rzeczywistość, bo rzeczywistość jest na tyle smutna, że przyjmując ją, musiałobyśmy postanowić, że trzeba się rozstać. Ale dziewczyny, pełna akceptacja drugiej osoby, dokładnie taką, jaką jest, daje nam możliwość zobaczenia, czy pewne cechy tej osoby to jest coś, na co się zgadzam i mogę się do tego inaczej ustosunkować, czy jest to coś, czego po prostu nie jestem w stanie zaakceptować u mojego partnera. Więc dziewczyny, życzę Wam tej pełnej akceptacji ludzi, z którymi macie do czynienia, nie tylko partnerów, ale również członków Waszej rodziny, rodziców, współpracowników. Zobaczcie świat takim, jakim jest, a później decydujcie, czy to jest okej dla mnie, czy to nie jest okej dla mnie, jak ja się z tym czuję. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Życzę Wam fantastycznego wieczoru, dnia, całego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!